przed galą zamknięcia 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pogoda dzisiaj nam nie dopisała, ale mogę Państwu zagwarantować, że przed polskim kinem przyszłość bardziej świetlana niż to, co dzisiaj widzimy na niebie tutaj w Gdyni. 17 filmów w konkursie głównym, bardzo dużo debiutów i to te debiuty przyciągnęły największą uwagę uczestników, widzów, krytyków, wszystkich, którzy brali udział w tegorocznej edycji festiwalu. Nowe pokolenie polskich twórców z wielką uwagą przygląda się Polsce, przygląda się temu, co przeżywamy dzisiaj, temu, jaka tradycja i jaka historia nas warunkuje. I to wszystko w tych filmach, takich jak Wieża, Jasny Dzień, takich jak Atak Paniki widać, ale oczywiście ten konkurs to jest pokaz, powiedziałbym, wielowiekowej siły polskiego kina, bo i wielu doświadczonych twórców, takich jak Juliusz Machulski ze swoim filmem Volta, w tym konkursie się znalazło. Proszę Państwa, polskie kino od lat towarzyszy nam w najważniejszych momentach naszej historii, w takich węzłowych punktach naszej historii. Opowiada nam o tym, co to znaczy być Polką czy Polakiem, opowiada nam o tym, co znaczy żyć w tym kraju, i opowiada nam o tym, jak nasza historia, jak nasza tradycja właściwie określa to, gdzie dzisiaj żyjemy. Te filmy przyniosły nam wiele emocji. Niektóre filmy wywodzą się z pewnego rodzaju rozpaczy, z pewnego rodzaju pesymizmu, z pewnego rodzaju krytycznej oceny tego, co się dzieje dzisiaj, nie tylko w naszym kraju i na świecie. Niektóre filmy chcą, żebyśmy się od tej rzeczywistości nie zawsze właśnie świetlanej, nie zawsze pozytywnej odbili, żebyśmy poszli do kina i się na filmach świetnie bawili. Tu już wspomniałem Juliusza Machulskiego. Slogan do tego filmu Volta brzmiał: król komedii jest tylko jeden. Państwo na pewno pamiętają Seks Misję, Wabank, King Size. To twórca, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Więc ten konkurs główny był szalenie zróżnicowany w tym roku. Twórcy doświadczeni, twórcy młodzi, ale też twórcy, którzy opowiadają o rodzinie na przykład. To był bardzo ważny temat, myślę, tego festiwalu. Nie wiem, czy Państwo pewnie nie mieli okazji obejrzeć wszystkich filmów, ale te filmy będą w kinach, będzie można je zobaczyć. Na razie znają Państwo na pamięć to, co się wydarzało tutaj podczas prób, to zawsze chcę, nie? Zobaczyli Państwo trochę kuchni, widzą Państwo, że nie jest łatwo, ale staramy się, robimy wszystko, co w naszej mocy. Przede wszystkim, ale oczywiście bohaterami są tutaj głównie filmowcy. I ta rodzina, o której wspomniałem, jest przede wszystkim naszym głównym tematem, myślę, tego festiwalu. Takie filmy jak Atak Paniki czy Cicha Noc są tutaj świetnymi przykładami. Potem to jest mój wstęp taki mały, żeby Państwu troszkę nakreślić ten pejzaż polskiego kina, który mieliśmy okazję tutaj oglądać. Za chwilę już przejdziemy do powitania gości. A jako pierwsi pojawią się tutaj z nami, no właściwie jedni z gospodarzy tego wieczoru, ludzie, bez których tego festiwalu i tej selekcji, tych filmów w konkursie głównym, ale nie tylko w konkursie głównym, także w konkursie Inne Spojrzenie, także w pokazach pozakonkursowych, bez tych ludzi tego festiwalu by nie było. Oni za chwilę się tutaj pojawią. Ważna informacja dla Państwa: jeżeli Państwu coś się nie podobało na festiwalu, jeżeli Państwu się któreś filmy nie podobały, uznają Państwo, że nie powinny były się znaleźć w konkursie, to za chwilę wejdą ludzie, do których można zgłaszać pretensje. Zapraszamy. Tu nie potrzeba żadnych hashtagów, tu można po prostu krzyczeć. Na przykład, dlaczego ten film, albo dlaczego tamten film. Można, ale oczywiście myślę, że Państwo nie będą tego robić, bo jesteśmy tu, żeby celebrować polskie kino. Ja widzę przez ten tłum, bo zgromadzili się Państwo dzisiaj tu bardzo licznie, za co dziękujemy, już powoli zbliża się dyrekcja festiwalu. Ci z Państwa, którzy stoją już dalej, już ich widzą. I proszę, tam jeszcze brawa zaczynają. Świetnie, możemy robić tak, że Państwo po kolei będą mieć brawa równo z gośćmi, którzy będą przechadzać się tym czerwonym dywanem. Proszę Państwa, to jest dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przed nami, Leszek Kopeć, wraz z żoną Anną Kopeć i przewodniczący Rady Programowej Festiwalu, pan Wojciech Marczewski z żoną Teresą Marczewską. Wojciech Marczewski, wybitny reżyser oczywiście. Państwo pamiętają na pewno Dreszcze, Państwo pamiętają Ucieczkę z kina Wolność, małżonka Teresa Marczewska, aktorka. Pan dyrektor Leszek Kopeć słusznie przypomina, że trzeba stanąć przy ściance. Fotoreporterzy nie stoją tu bez powodu. Wszyscy muszą zostać obfotografowani, czy im się to podoba, czy nie. To jest jeden z obowiązków, ale sami przyznacie Państwo, że są gorsze obowiązki na tym świecie, niż stanąć przed obiektywami fotoreporterów i mieć swoje zdjęcia w internecie, w gazetach, we wszystkich magazynach możliwych. Proszę Państwa, Leszek Kopeć wraz z żoną Anną Kopeć, Wojciech Marczewski wraz z małżonką Teresą Marczewską. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się,
że są Państwo z nami, chociaż to oczywiste, że będą Panowie z nami. Dobry wieczór. Zapraszam. Proszę Państwa, już niebawem przywitamy kolejnych gości. Państwo tutaj widzą, jesteśmy otoczeni różnymi banerami, Telewizja Polska, to wszystko znakomici partnerzy festiwalu. Wszystkich oczywiście ich będzie jeszcze sposobność wymienić, bo będą się na naszym dywanie pojawiać. Wiemy, że w kinie chodzi głównie o sztukę, chodzi o walory artystyczne, chodzi też oczywiście o rozrywkę, najlepiej tą, która nie obraża inteligencji widza, ale pamiętajmy też o tym, że żadne kino i żaden festiwal nie obędzie się bez pieniędzy, więc jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni wszystkim partnerom, wszystkim sponsorom, a też oczywiście ci partnerzy to nie tylko firmy prywatne, to także spółki państwowe, no i oczywiście ten festiwal jako Festiwal Polskich Filmów Narodowych jest organizowany przez również przez takie kluczowe instytucje jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy właśnie Telewizja Polska. Te wszystkie instytucje składają się na polskie kino, dofinansowują je, koprodukują, żeby te pieniądze na polskie kino cały czas płynęły szerokim strumieniem. Wszyscy tego chcemy, wszyscy w ogóle chcemy, żeby pieniądze płynęły szerokim strumieniem, ale tu akurat w kontekście kina to mówię. Jak wiemy, kino jest drogą sztuką. Trzeba kupić kamerę, trzeba zapłacić aktorom, jak chce się gwiazdy zatrudnić, to pewnie dosyć sporo. Agenci są bezwzględni i negocjują stawki zabójcze chwilami, ale jak wiemy, wszyscy lubimy gwiazdy oglądać na ekranie, a tak się składa, że nasze gwiazdy to również znakomici aktorzy. Co na przykład w takim Hollywood nie jest normą, ale u nas oczywiście jest. Jak najbardziej, więc Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, jak Państwo widzą, bardzo dobrze dofinansowany, ładnie to wszystko wygląda, prawda? Tak? Brawo, ktoś zaczął mówić brawo, świetnie, super. Nie zmuszam Państwa, jeżeli Państwu się nie podoba, to proszę nie mówić. To nie jest tak, że trzeba. Ja po prostu mam obowiązek tak mówić, bo stoję tutaj, Państwo stoją tam, Państwo nie muszą. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, o, proszę bardzo, o, świetnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my jesteśmy tutaj w takim, ja to nazywam takim trójkątem bermudzkim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tu mamy Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej, tam mamy Gdyńskie Centrum Filmowe, a tu mamy hotel, no teraz Merkur, właściwie hotel Gdynia też można powiedzieć, różnie to jest nazywane, tu jest morze, więc mamy i tam multikino. Także tutaj mamy taki trójkąt albo czworokąt bermudzki, gdzie wszystko się rozgrywa. Więc jakby ktoś Państwu powiedział, że filmowcy właściwie, można powiedzieć, spędzają cały czas ze sobą i tutaj jest takie wsobne środowisko, to tu w Gdyni to jest prawda, bo my się wszyscy krążą tylko w tym kwadracie, nikt nie idzie dalej. No ale tak, tu są obowiązki, tu trzeba rozmawiać z publicznością po swoich filmach, to reżyserzy, tu trzeba dogadywać umowy na kolejne filmy, no i tu trzeba po prostu robić ten, powiedzmy, bo chciałem powiedzieć biznes, ale oczywiście to jest głównie sztuka i działalność artystyczna, czyli polskie kino. Proszę Państwa, Czerwony Dywan ma też to do siebie, że ja tak wyjaśnię, że goście wychodzą z hotelu Gdynia i przychodzą tu do nas i zazwyczaj wychodzą w swoim tempie. I my to tempo staramy się narzucić. My mówimy, że proszę już wyjść, bo państwo na was czekają. Oni chcą państwa zobaczyć. My tutaj chcemy się zaprezentować, kino, państwa i tutaj właśnie naszej publiczności, no ale wiedzą państwo, jak to jest. Aktorka się zgubi, ktoś poszedł do toalety, ktoś, prawda, zapomniał, że wychodzi o 18.30, a nie o 18.55. Połowa naszej ekipy musi biegać po wszystkich piętrach hotelu Gdynia, żeby te osoby znaleźć. Ktoś jeszcze nie wyszedł z wczorajszej imprezy, no wiedzą państwo, to jest takie, to się zdarza. Więc mam nadzieję, że będą państwo cierpliwie tutaj z nami. Na przykład jest tu na co patrzeć, proszę bardzo, piękny, żółty samochód tam stoi. Ci Państwo, którzy są najbliżej, mogą podziwiać tę piękną powierzchnię lśniącą. Część tych świateł jest ustawione tylko po to, żeby ten samochód ładnie wyglądał, tak gwoli ścisłości. Piękny samochód, to jest oczywiście jeden z partnerów festiwalu również, także tak to dumnie prezentujemy. O ile mi wiadomo, nikt tym samochodem nie jeździ podczas festiwalu, on tu po prostu sobie stoi. A my czekamy na kolejnych gości. Być może goście są onieśmieleni tym, że wyszła dyrekcja i tak się świetnie zaprezentowała na ściance. To jest coś, co jakby trudno przebić oczywiście. I dyrektor Leszek Kopeć, pan przewodniczący Wojciech Marczewski są znani z tego, że Wojciech Marczewski zrobił wiele filmów, ale najlepiej prezentuje się na ściance. Pan dyrektor Leszek Kopeć ma ogromne doświadczenie w przebywaniu na wielu uroczystościach. Jak Państwo widzieli, to było brawurowe. To było po prostu brawurowe. No i niektórzy się po prostu trochę boją iść
za tym przykładem. Muszę Państwu powiedzieć, że ja mam duży sentyment do miasta Gdynia i w zeszłym roku na naszym czerwonym dywanie pogoda nam trochę bardziej dopisała, ale pewien amerykański reżyser, z którym się rozmawiałem w czerwcu, powiedział, że Gdynia to jest taka polska Kalifornia. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą z tym, w Kalifornii są ludzie radośni, w Kalifornii jest dużo słońca, więc to chyba komplement. Także ja jestem z Gdyni, więc to zostawiam Państwa ocenie. W tej polskiej Kalifornii króluje oczywiście polskie kino przy pięknym skwerze. Pozdrawiamy wszystkich Państwa, którzy tam gdzieś chodzą w tle. Dzieci się bawią, wspaniała atmosfera. Dziękujemy również ochronie, dziękujemy Straży Miejskiej za dbanie o bezpieczeństwo. Jak wiadomo, to impreza masowa. Tutaj bezpieczeństwo jest najistotniejsze. A na drugim miejscu, tuż za nim, to, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze bawili. Ta trawa tutaj jest bardzo zielona, jak Państwu gwarantuję, że nikt jej nie malował, chociaż byli tacy reżyserzy w historii kina, którzy widzieli zieloną trawę, która miała być w kadrze i uznawali, że ona jest zbyt mało zielona i kazali ją pomalować na przykład. To nie był Polak. My się zadowalamy oczywiście tym, co nam opowiada rzeczywistość. Mamy wielu wybitnych dokumentalistów. Mam nadzieję, przynajmniej mam tak zapisane, że jeden z nich na pewno się tutaj pojawi, będziemy mogli go oklaskiwać i nasi dokumentaliści na pewno trawy nie malują, oni się po prostu dokumentują rzeczywistość, która nas otacza. Proszę Państwa, dużo osób się tutaj przechadza, nie widzę wciąż naszych następnych gości, ale właśnie dostałem informację, że oni się pojawią. Pojawią się już niebawem i tu jest napisane czuwaj. I czuwaj, ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale czuwaj to jest jeden z filmów w konkursie głównym. Film Roberta Glińskiego, autora, którego mogą Państwo kojarzyć z innych filmów, Cześć Tereska na przykład, film z lat 90. ze słynną rolą Zbigniewa Zamachowskiego, film takie dosyć drastyczne kino społeczne, które pokazywało w bezkompromisowy sposób polską rzeczywistość lat 90. W ostatniej chwili złapałem kartkę, wiatr jest moim wrogiem, ale będę z nim walczył dzielnie. Robert Gliński też nakręcił jego poprzedni film to Kamienie na szaniec. Na pewno Państwo znają, albo większość z Państwa zna książkę Aleksandra Kamińskiego dokumentującą działalność Szarych Szeregów podczas II wojny światowej. Robert Gliński te filmy oczywiście zrobił wcześniej, a teraz film Czuwaj, ale zanim film Czuwaj, to niespodzianka. Taki czerwony dywan jest pełen niespodzianek. Przed nami przede wszystkim wybitna polska aktorka Barbara Kraftówna. Ja poproszę o wielkie brawa tutaj. To żywa legenda polskiego kina. Mój ulubiony film z panią Barbarą Kraftówną to Jak być kochaną, Wojciecha Jerzego Hasa. Wspaniała rola. Witamy panią bardzo serdecznie. Wraz z nią pani Marta Kaczyńska i pan Jan Maria Tomaszewski, który bardzo dzielnie prowadzi Barbarę Kraftówną do nas. Dziękujemy panu, dziękujemy państwu. Zapraszamy na ścianę. Oczywiście. Dziękujemy, że są państwo z nami. Barbara Kraftówna, proszę Państwa, to historia kina na naszych oczach, żywa historia polskiego kina oczywiście. Pani Marto, dlaczego Pani ucieka? Poproszę przed obiektywy fotograficzne. Ja już to wcześniej mówiłem, Pani nie słyszała, to jest obowiązek tutaj, jedyny. Później już mogą Państwo robić coś. Więc zapraszamy. Barbara Kraftówna, wybitna polska aktorka. Pani Marta Kaczyńska, Pan Jan Maria Tomaszewski. Brawo, dziękujemy, brawo, że Państwo są z nami. Dziękujemy za to, że Państwo towarzyszą Pani Barbarze Kraftównie. Witamy i zapraszamy. Prosimy tędy. Kolejni goście, proszę Państwa. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na ściankę. Proszę Państwa, tu są. Witamy. Prosimy na ściankę. No Pani ma taki ten piękny kwiat przy sukni i nie da Pani tego sfotografować? To zbrodnia przecież. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie. Nie słyszałam też, co to jest. I zapraszam. Proszę się tą kamerą nie przejmować, ona nie jest inwazyjna, ona tylko patrzy. A to wszystko będzie pięknie widać później w telewizji. Zapraszamy. Tutaj już dyrektor Leszek Kopek czeka na Państwa, żeby oficjalnie Państwa przywitać. Dziękuję. Pan Wojciech Marczewski oczywiście po drugiej stronie. To mamy taką piękną bramę z dyrekcji utworzoną. Ja widzę, ja już rozpoznaję, że na pewno idzie znakomity młody aktor, który zagrał w filmie Czuwaj. Za chwilę powiem oczywiście, jak się nazywa. Powiem to już teraz, za dwie sekundy tak powiem. Jakub Zając. Bardzo nam miło. Jest również z nami Krystyna Łubieńska, aktorka teatru Wybrzeże.
witamy bardzo serdecznie. Proszę pomachać. Taki Jakub Zając to jest młody aktor, który zagrał w filmie Czuwaj Roberta Glińskiego. Film w konkursie głównym. Witamy bardzo serdecznie, zapraszamy na ściankę po raz kolejny. No, muszę powiedzieć, że ten szal Jakubie jest naprawdę znakomity. Jest i zapraszamy, żeby go sfotografować. Proszę Państwa, to też Barbara Kraftówna przed chwilą, historia polskiego kina. Tutaj młody aktor Jakub Zając, przyszłość polskiego kina. A my jesteśmy w teraźniejszości, mamy wszystkie czasy tutaj bardzo ładnie ogarnięte. Zapraszamy Jakub Zając, Krystyna Łubieńska, aktorka Teatru Wybrzeże, a zatem Teatru Trójmiejskiego, więc to tym bardziej brawa się należą. Tam trochę lokalne dumy, trochę lokalne dumy. Witamy Pani Krystyno, witaj Jakubie i zapraszamy na galę. Proszę się bawić dobrze, proszę się bawić dobrze. Pani Krystyna Łubieńska mówi, ale mi się udało, z takim młodym, znakomitym człowiekiem jestem tutaj i wchodzę na galę. Po witaniu nie było końca, proszę Państwa, ale mam nadzieję, że ten koniec jednak nastąpi. Jeszcze damy chwilę, świetnie, bardzo miło, ale tak, świetnie. Pamiętajmy, że jeszcze inni goście muszą wejść. I Państwo na tych wszystkich gości tutaj czekają, podobnie jak my. Czekamy cierpliwie, czekamy. Ale muszę Państwu przyznać, że te minuty oczekiwania są wynagradzane później, tak? Takie osobistości się pojawiają, możemy bić brawo i wyrazić uznanie za te wszystkie piękne filmy, które obejrzeliśmy. Nie tylko na tym festiwalu, ale w ogóle w polskim kinie. Bardzo mi się podoba, że to jest tak dynamicznie, już to mówiłem, ale powtórzę, bo mam wrażenie, że jesteśmy taką enklawą w środku życia miejskiego i to mi się bardzo podoba. Też nie możemy popaść w jakąś, prawda, megalomanię. To, co tu robimy, jest dosyć istotne, ale życie toczy się też gdzieś poza granicami kina i poza granicami festiwalu. Jutro festiwal znika na rok, więc to będzie ten interwał, ta przerwa roczna, gdzie będziemy aż przebierać się nogami do następnej edycji. Nie wiem, dlaczego wciąż trzymam tę kartkę, ona mi nie jest potrzebna, muszę włożyć tutaj, żeby mi jej nie zwiało. I proszę Państwa, czekamy na kolejnych gości i witamy. Witamy Panią bardzo serdecznie, ale prosimy na ściankę. Dobrze, tu jest ścianka. Tu jest ścianka. Witamy Panią bardzo serdecznie. To kolejna wielka osobistość polskiego kina, proszę Państwa. Witamy Pani Ewa Braun. Wybitna scenografka, witamy bardzo serdecznie. To jest laureatka Oscara, jeśli nie mylę. Dobrze mówię? Za film Lista Schindlera Stevena Spielberga, proszę Państwa. Witamy Pani Ewa Braun, zapraszamy na galę. Więc po raz kolejny, proszę Państwa, historia polskiego kina, ale też polskiego kina i polskich twórców za granicą, bo tutaj na festiwalu były również obecne w konkursie głównym koprodukcje, czyli filmy, które były wyprodukowane przez polskie firmy, ale także przez zagraniczne, takie filmy jak Pomiędzy Słowami czy Katalina. Polskie kino jest narodowe oczywiście, bo jest nasze, ale jest również międzynarodowe. Są koprodukcje, współpracujemy z innymi krajami europejskimi, robimy wspólnie kino, bo przecież historia Polski to także historia Europy. I bardzo chcemy ją opowiadać o historii Polski w kontekście historii Europy i te koprodukcje na pewno nam w tym pomagają. Witamy, tam już Państwo widzą, oklaskują kolejnych gości, którzy są z nami. Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Już kolejni nam się pojawiają z tyłu. Tam Państwo mogą już być brawo, tak na razie nieśmiało, ale zachęcam do większej śmiałości. Witamy bardzo serdecznie. I proszę, to jest ten żółty samochód to jest taki sygnał rozpoznawczy, że za chwilę trzeba wejść na ściankę. Jak Państwo widzą żółty samochód, to znaczy, że trzeba wejść na ściankę. Dobra, no oczywiście, zapraszamy. Piękna tutaj czarna kreacja, bardzo, prawda, jednokolorowa, ale gustowna. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę chwilę poczekać, tak? Bardzo dobra decyzja. Wszystko musi się odbyć po kolei. Nie będziemy panów tam trzymać długo, spokojnie. Sekunda jeszcze. To jest te kilka sekund dla fotoreporterów. Doskonale. Zdjęcia zrobione. Obowiązek wykonany. Brawa. I zapraszamy na galę. Zapraszamy na galę. Życzymy miłej zabawy, miłego wieczoru. I ponownie zachęcam do pozostania kilku sekund na ściance, a panowie bardzo to szybko zrobili, też dobrze.
będzie, wszystko pójdzie sprawniej. Panowie, inny kolor marynarki, bardzo ładnie to razem wygląda, piękny duet. Bardzo zapraszamy serdecznie. Jest gala zamknięcia już niedługo. Ja, proszę Państwa, zapowiedziałem ekipę filmu Czuwaj chyba z jakieś 7 minut temu, już wreszcie do nas idą. Jakub Zając to był oczywiście aktor z filmu Czuwaj, ale teraz są z nami, już idą z nami twórcy tego filmu, reszta twórców tego filmu. Przede wszystkim powitajmy bardzo serdecznie reżysera, pan Robert Gliński. Widzę, że jest z nami, bo widziałem, on przemykał gdzieś między Państwa głowami. Jest z nami również producent filmu, Włodzimierz Niederhaus, wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych. Jest z nami pani Zuzanna Glińska, przynajmniej mam taką nadzieję, odpowiedzialna za kostiumy. Jest, witamy panią. Ja państwa pamiętam te spotkania z publicznością. Zapraszamy na ściankę. Zapraszamy ścianka, chwileczkę, tam. Proszę na ściankę, wszyscy. Poprosimy na ściankę. Robert Gliński, Zuzanna Glińska, reżyser, odpowiedzialna, osoba odpowiedzialna za kostiumy, pani Zuzanna. Pani Zuzanna jest znana od festiwalu z tego, że ubrała Zbigniewa Zamachowskiego w bardzo niechlujną marynarkę w tym filmie, ale taki był zamierzony efekt artystyczny. Pan Robert Gliński może potwierdzić, że to był zamierzony efekt. Zadanie od reżysera zostało wykonane. Witamy bardzo serdecznie. Film Czuwaj, oczywiście w tym konkursie głównym. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszamy na galę i proszę się świetnie bawić, bo ja powiedziałem, że obowiązkiem jest, to jest reakcja, proszę się świetnie bawić, o, tak, bo to jest oczywiste, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Proszę, to jest drugi obowiązek, żeby się dzisiaj po prostu dobrze bawić. Proszę Państwa, według tego, co ja tu dostałem, to już niebawem powinniśmy powitać na czerwonym dywanie ekipę kolejnego filmu z konkursu głównego i tak, to się sprawdza. Film Wieża, Jasny Dzień, film z konkursu głównego, debiut, proszę Państwa. Witamy bardzo serdecznie, reżyserka Jagoda Szelc, autor zdjęć Przemysław Brynkiewicz, aktorzy Rafał Cieluch, Anna Krotowska, Dorota Kwietniewska i Rafał Kwietniewski. Witamy bardzo serdecznie. Producent Marcin Malatyński, Małgorzata Szczerbowska, również grająca jedną z głównych ról w tym filmie, Natalia Giza. Witamy. Wieża, Jasny Dzień, jeden z debiutów, proszę Państwa. Tu się brawa należą ogromne. Robienie debiutu to jest przerażająca sprawa. Jagoda potwierdzi na pewno. Nie jest łatwo. Ale zrobili świetny film, bardzo dobrze tutaj odebrany i życzymy powodzenia dzisiaj na gali, ale niezależnie od werdyktu, znakomity film, ogromne Wam się gratulacje należą. Wieża, Jasny Dzień w reżyserii Jagody Szelc, twórczynie tego filmu na ściance. Bardzo się cieszę, że dajecie tyle czasu fotoreporterom, jesteście dla nich bardzo uprzejmi. Ale teraz już zapraszamy tutaj, wielkie brawo, proszę Państwa, wielkie brawo. Jagoda kręci głową, bo nie lubi wystąpień publicznych, ale wszystko będzie dobrze. Zapraszamy. Wieża, Jasny Dzień, proszę Państwa. Polecamy ten film bardzo serdecznie, tak jak wszystkie filmy z konkursu głównego, ale o tym akurat teraz mówiliśmy. I to jest na pewno świetny i godzien uwagi film. Już dwa filmy konkursu głównego za nami, w sensie ekip, które się tutaj pojawiły. Filmy bardzo różne. Czuwaj w reżyserii Roberta Glińskiego, taki pewnego rodzaju thriller, kryminał, który się dzieje na obozie harcerskim, ale też z refleksją na temat naszej historii i tego, co dzisiaj, jak ta historia dzisiaj, jak ta pamięć o naszej historii powinna funkcjonować, a jak nie powinna. Witamy też panią bardzo serdecznie. Pani tak się przemyka skromnie, ale i tak panią powitam, bo dlaczego nie? Zapraszam na galę. Film oczywiście doświadczonego reżysera, jakim jest Robert Gliński, no a z drugiej strony Jagoda Szelc, debiutantka, która zrobiła film, taki dramat rodzinny, ale w połączeniu z horrorem, można powiedzieć. Bardzo interesujące połączenie. Ten film, jak już będzie w kinach, też serdecznie Państwu polecam, jeżeli Państwo go na festiwalu nie widzieli. Debiuty w tym roku te charakteryzują się tym, że są filmami autorskimi. To są filmy, które wychodzą wprost z wrażliwości autorów czy autorek, którzy je zrobili i którzy mają swoje własne spojrzenie na świat. Jagodę Szelc widać w każdym kadrze jej filmu, tak jak i innych debiutantów, i którzy tutaj się pojawią. I podkreślam, że dla nich prawa się należą, zwłaszcza ponieważ nie jest łatwo zadebiutować. Ci twórcy często zaczynają od filmów krótkometrażowych, ale to jest trochę coś innego, zrobić półgodzinny film, który jest mimo wszystko dosyć tani, mała ekipa, nie ma dużo
dużego budżetu, nie ma aż takiej presji, a co innego jest zrobić film pełnometrażowy, gdzie już producent oczywiście zapewnia pewien budżet, ale też ten budżet musi być dotrzymany, dni zdjęciowe muszą być dotrzymane, raczej nie patrzą producenci przychylnie na przekraczanie tych dni zdjęciowych, bo to jest oczywiście więcej pieniędzy do wydania, więc to jest ogromna presja po prostu i debiut pełnometrażowy to niełatwa sprawa. A też to, co widzimy na ekranie, musimy mieć świadomość, jest wynikiem wielu problemów, wielu też wyzwań, które są na planie do przeskoczenia, logistycznych. Tutaj mogę Państwu na przykład opowiedzieć krótką anegdotę z filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Na pewno Państwo ten film znają. Specjalnie odłożono zdjęcia samej rzezi na lato, żeby było zboże i poprzednie parę miesięcy kręcono gdzie indziej, po czym jak już przyjechano, to okazało się, że ktoś to zboże ściął. No i właśnie z czymś takim muszą się filmowcy borykać. Czekają 8 miesięcy na to, żeby była scena nakręcona w zbożu, a tego zboża już nie ma. Więc zwłaszcza przy debiucie jest to wszystko bardzo, jest to wszystko bardzo trudne po prostu i dlatego uznanie się należy. Czekamy na kolejnych gości i widzę, że już do nas idą, proszę Państwa. To są aktorki, świetne aktorki, które mogą Państwo kojarzyć z różnych filmów na pewno. Pani Katarzyna Zawadzka, jeżeli to dobrze widzę chyba, w tej wspaniałej, błękitnej sukni. Tam na chwilę się zgubiła, ja się zmartwiłem, bo pani Katarzyna tam na chwilę się jakby zniknęła, jakby się zapadła pod ziemię, ale jest z nami. Oczywiście obok Katarzyny Zawadzkiej Orina Krajewska, świetne aktorki. Witamy panie bardzo serdecznie i przypominam, kiedy zbliżają się panie do samochodu, to oznacza, że za chwilę jest ścianka i trzeba na tej ściance stanąć. Ale pani przyzwyczają. Przecież nie oszukujmy się. Zapraszamy. Zapraszamy. Pojedynczo. Dobrze. Dobrze. Nie będzie konfliktu, że ktoś komuś zabrał miejsce w reflektorach. Dobrze, oczywiście. Wspaniale. Wspaniale. Czyli nie ma niezdrowej rywalizacji. Bardzo nas to cieszy. W polskim kinie jest miejsce dla wszystkich. Każdy dostanie swoje role. Proszę nie mówić. Ja tego nie mogę zagwarantować osobiście, ale takie mam przeczucie. Dobrze. Czyli jednak nie będzie. O nie, będzie. To pani Katarzyna Zawadzka czeka. Witamy pani bardzo serdecznie. Tak, brawa się oczywiście należą. Teraz mi kamera zasłania, ale jestem. Część z Państwa nie bije braw, ale są usprawiedliwieni. To nie dlatego, że panie lubią. Robią filmiki i zdjęcia telefonami. Więc trudno bić brawo, jak się trzyma telefon. Więc oczywiście fajnie, że Państwo to robią, jest to jak najbardziej dozwolone, tylko tłumaczę, że to nie dlatego, że jakieś tutaj animozje i antypatie do naszych wspaniałych aktorek są. Dobry wieczór, zapraszam. Gala zamknięcia już czeka, ale jeszcze chwilę poczeka. Można się czegoś napić, bo proszę Państwa, jeszcze tutaj trochę gości po naszym czerwonym dywanie przejdzie. I to będzie znowu, i to będzie połączenie historii kina polskiego, przyszłości polskiego kina i teraźniejszości polskiego kina. Taka jest magia Festiwalu Gdyni, prawda? Bo zazwyczaj w życiu nie jest tak. Zazwyczaj w życiu jesteśmy w teraźniejszości, wspominamy przyszłość, nie znamy przyszłości. A tu znamy wszystko. Jedyne takie miejsce na Ziemi, gdzie mamy tego rodzaju zapętlenie czasu. Proszę Państwa, to jest niesamowite, bo ja dostaję na tych kartkach, kto za chwilę tutaj wyjdzie. Jestem już taki podekscytowany, że chciałbym to Państwu powiedzieć. Ale nie mogę jeszcze. Muszę poczekać, aż ci ludzie się pojawią. No bo jak to będzie wyglądało, jak ja powiem, że wychodzi wybitna osobistość, a ona wyjdzie za 20 minut dopiero. No to naprawdę jest, więc ja muszę być pewien, że oni się pojawiają, ale gwarantuję Państwu, że już niebawem, mam nadzieję, że to się zgadza, zobaczymy na czerwonym dywanie żywą legendę polskiego kina oraz ekipę filmu, kolejnego filmu z konkursu głównego, tym razem filmu z gatunku tych, które wadzą się z naszą historią, które gdzieś patrzą wstecz i próbują opowiedzieć rzadko trudny los, jaki Polaków i Polek dotykał. Historia, jak wiemy, nie była dla nas wielokrotnie łaskawa. Miejmy nadzieję, że od tej pory już będzie. Idą, widzę, proszę Państwa, i słyszę pierwsze brawa. I o ile dobrze widzę, i chyba dobrze widzę, to jest rzeczywiście ekipa, czyli część ekipy, z filmu konkursu głównego. I to jest film Wyklęty, o ile się nie mylę. Powitamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę, zatrzymujemy się dopiero przy ściance. Proszę do nas śmiało tutaj przyjść.
przed Państwem Marcin Kwaśny, producent filmu Wyklęty i twórca drugoplanowej roli męskiej, Karol Łakomiec, odpowiedzialny za zdjęcia i Hanna Świętnicka, główna rola kobieca. Wyklęty, dodam, nie ma z nami reżysera, ale trzeba wspomnieć, reżyseria Konrad Łęcki. Film opowiada o żołnierzach wyklętych, czyli o ludziach, którzy walczyli o wolną Polskę, a potem byli dyskryminowani przez władzę komunistyczną. Film opowiada o ich izolacji, o ich samotności i o ich bardzo ciężkim losie. Witamy Państwa i zapraszamy na ściankę. Dziękujemy, że Państwo są z nami. Oczywiście, zapraszamy. Proszę się nie wstydzić. Zapraszamy. Wszystkich Państwa prosimy właśnie, żeby Państwo dali obfotografować film Wyklęty. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Jeszcze chwila. Marcin właśnie spojrzył w górę, nie wiem, co go tak zainteresowało. Coś odbija, może z multikino. Patrzą przed szybę. Witam bardzo serdecznie Państwa. Wszystkie zdjęcia zrobione? Świetnie. Zapraszamy tutaj do nas. Brawa wielkie się należą. Witamy. Dziękujemy za film i dziękujemy, że Państwo są z nami. Zapraszamy. Miłego wieczoru. Witamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie dobrze. Te schody nie są strome. Te schody nie są strome. Chyba, że może przyda się pomoc? Nie, chyba pani sobie poradzi. Bardzo się cieszę. Witamy panią bardzo serdecznie. Proszę Państwa, wyczytywanie ekipy następnego filmu z konkursu głównego zajmie mi godzinę. Także dziękujemy, że Państwo są z nami, będą i mam nadzieję, że Państwo będą cierpliwi. Jest ich bardzo dużo. To jest kolejny debiut. Z tych kilku debiutów, które w konkursie głównym zostały w tym roku pokazane, to jest debiut, który opowiada o naszym tu i teraz. Wielowątkowa historia wielu osób, tam jest bardzo dużo bohaterów i bohaterek. To jest film, który łączy w sobie, ja tak na niego patrzę, przynajmniej pewien czarny humor, katastroficzne myślenie i pewną taką rozpacz, bezsilność z tego, jak wygląda nasza rzeczywistość, jak nie potrafimy się ze sobą porozumieć często, a chcielibyśmy. I to jest film, który o takich bardzo trudnych relacjach międzyludzkich i trudnych sytuacjach, narastającym chaosie w tych relacjach nawet, opowiada z dozą czarnego humoru. Ja dostawałem ataków nerwowego śmiechu na tym filmie, bo człowiek się śmieje, ale wie, że to tak naprawdę nie jest śmieszne. Ojejku, bardzo dużo ludzi idzie, to na pewno oni. Proszę Państwa, wielkie brawa, to jest film Atak Paniki.